Fantastycznie. No i taki moment historyczny. Śmigamy nową drogą. Na wioskę Dura znalazł się nazywa. Więc fajnie panowie też, jak się dowiedzieli, że będziemy jechać tam, to się zabrali z nami. Panowie, którzy pochodzą z tamtej wioski. No i tak z przodu dowodzi nasz katechista Zenek. Jedziemy jego autem, ponieważ moje auto znowu jest w warsztacie. Ale też się dobrze złożyło, bo możemy zapakować trochę rzeczy dla naszych parafian, którzy tutaj żyją też bardzo skromnie, ubogo. Więc podzielimy się darami z nimi. Stąd jeszcze 40 minut idzie się pieszo do szkółki. Señorita Marik Sapuentes. Aquí en este lugar hay muchos pumas, leones para cazar de tamaños grandes. Ah, sí. También viene aquí un señor de la comunidad. Ah, sí. Y ahí viene su amigo fiel, el pesito.